Hej, cześć wszystkim, z tej strony Plastuch. Kontynuujmy sobie naszą przygodę z grą Beholder. Bez wstępnych ceregieli i derdy mały, po prostu zacznijmy. Kradzież to przestępstwo, które może doprowadzić do interwencji policji i poniesienia kosztów związanych z uniknięciem kary. Im częściej kradniesz, tym większe ryzyko policyjnej zasadzki. No dobra, ale na tą chwilę nie przypominam sobie, żebyśmy cokolwiek kradli. O, mamy. Jesteśmy. I tak, mamy nowe dyrektywy. A, no to mieliśmy, z tego co pamiętam, to mieliśmy. I tak, skończyliśmy na tym, że musimy wyremontować mieszkanie numer 2 i znaleźć lokatora do tego mieszkania. Przeczytajmy sobie liścik. A, dobra, to czytaliśmy, z tego co pamiętam. To czytaliśmy, w takim razie... Mieszkanie numer 2. Remont. Połowę naszych funduszy praktycznie. I zasiedlenie. Mamy pana Alojza Szpaka. Gość jest lekarzem i ma 47 lat. I mamy Jonesa niedodupnego. Bosman na barce węglowej lat 40. Szuka mieszkania na kilka tygodni. A tu mamy kardiochirurga. Szuka mieszkania na dłuższy czas. Wiecie co? Weźmy sobie tego niedodupnego. O, i dostaliśmy pieniążki za to. Zadzwoń do ministerstwa. Dobra, to sobie zadzwonimy w takim razie. Idzie nasz bossman. Wybierz numer. Jakiś raport na temat zadania. Tu ministerstwo porządku. Gratulujemy, z powodzeniem wykonaliście zlecone wam zadanie. Nagrodę przyślemy na wasze konto następującą sumę. $1000 i 250 punktów autorytetu. A jeszcze! Super! Pamiętajcie, że nie odebranie telefonu, no to wiemy. Nie możecie opuszczać domu i macie bezwzględny obowiązek odbierania telefonu. Nawet jeśli będziecie jedną nogą w grobie. Dobrze, wszystko wiemy. Musicie wypytać lokatorów o Shimera. Ustalcie, co o nim sądzą i przygotujcie na tej podstawie jego profil. Bierzcie się do roboty. Dobra, ale my tu mamy dwa zadania. Porozmawiaj z żoną, z córką i z synem, tak? Dobra, to sobie pogadajmy z córką. Pobawisz się ze mną? No nie teraz. O, zabawka zaginęła. Zgubiłam Nairę. Nie mogę jej nigdzie znaleźć. Kim jest Naira? Lalką oczywiście. Pomożesz szukać? Pomożemy. W domu. Naira jest za mała, żeby wychodzić na dwór. Znajdź ją, proszę. Dobra, pogadajmy sobie z synem. Mam sprawę. No jak to każde dziecko ma sprawę? To chodzi o pieniądze. Zaczęły się zajęcia z ekonomii, dostałem listę lektur. Są na niej różne skrypty i książki, które muszę przeczytać. Wstąpiłem do księgarni, ale nie mieli tych książek. Znajomi mówili, że da się kupić używane, ale kosztują majątek. Mógłbyś porozmawiać ze swoimi przyjaciółmi, może ktoś z nich ma te książki? Znasz tylu mądrych ludzi. Dobra, spróbujemy to jakoś ogarnąć. A co chce żona? Problemy... O, to możemy z nią o lalce pogadać. Kochanie, potrzebuję twojej pomocy. Nie mogę znaleźć rondla. Zajrzałem do każdego kąta. Nie mam pojęcia, gdzie się zapodział. Może ktoś go ukradł? Nie róbmy se jaj. Nie dzwońmy po policję. Popytajmy lokatora, czy nie pożyczyłby rondla. Pewnie nie odmówię nowemu zarządcy domu. Oddam go, jak tylko ugotuję kompot... dla Marty. W porządku, popytamy sąsiadów. No dobra, czyli wiemy co robimy, ale to moment. Najpierw zapytajmy jeszcze o tą lalkę, bo mogliśmy z nią gadać. Gdzieś się zapodziała, właśnie. Czy nie widziałaś może? Dlatego jest taka smutna i bała się mi powiedzieć o co chodzi. To widzisz, własna córka ci nie chce powiedzieć o co chodzi. Może jest za szafą albo pod łóżkiem. To jest w sumie fajna wskazówka. To teraz pod którym łóżkiem? Nie chcę z tobą gadać.
mamy jak pierwsze łóżko. Piłka, zegarek, klocki i grzebień. To to nie. U szafy, tu jest szafa. No, znalazła się. Ta lalka kiedyś bawiła się moja żona, a teraz bawi się nią moja córka. Nazywała ją Naira, choć to imię pasuje raczej do kota. Dobra, ale mamy lalkę, fajnie. Nie bawimy się z tobą, chcę ci dać lalkę. Strasznie za nią tęsknię, znajdziesz ją dla mnie? Już ją znalazłem, proszę bardzo. Dzięki, tatusiu. Wymyśliłam świetną zabawę. Powiedzieć ci o niej? Co to za zabawa? Naira będzie górnikiem przysypanym... Jezus Maria, przysypanym gruzami. A ja będę ją ratował. Świetna zabawa, córusiu. Może pobawisz się klockami. Zbuduję z nich kopalnię. Świetna zabawa, naprawdę. Dobra, mamy znać podręczniki dla ekonomii dla Patryka. I Anna chce, żeby pożyczył od sąsiadów rondel. Dobra. A to jest nasz pan Bosman, to przywitajmy się z nim. Ty, ale nie odchodź. Pozwoli pan, że się przedstawię, mam na imię Karl, jestem nowym zarządcą. Jones, niedodupny, Bosman na barce węglowej numer 234, łamane na 87. Przygotowuje się właśnie do długiego rejsu. Płyniemy za granicę. Na czas szkolenia w Komitecie Spraw Zagranicznych będę mieszkał w pana kazamatach. No to dobra, co to za szkolenie? Obowiązkowe dla wszystkich wyjeżdżających służbowo za granicę. Chodzi o szkolenia antypropagandowe. Sam pan mieszka? Tak, mieszkam sam. Spytajmy o ten rejs. To wkrótce pan wyjeżdża, tak? Tak, niedługo wypływamy. Barka jest już gotowa. Czekamy tylko na szkolenie załogi w komitecie. A dokąd? Przez zatokę na południe, a potem na morze Niola. Był pan w Shir? Nie, to miasto? Największe portowe miasto handlowe. Od ponad 10 lat mają tam autonomię. Zawiniemy do portu na tydzień, żeby rozładować węgiel i się zabawić, a potem się zobaczy. Takie beztroskie życie pan marynarz prowadzi. Fajnie, fajnie, fajnie. Przedstawia, to już mamy wszystko. O panią Shimmer zagadamy. Najpierw o rondelek. Ma pan wielką prośbę. Czy mogę pożyczyć od pani rondel? Moja żona chce ugotować kompot, ale nasz rondel zapowiedział się podczas przeprowadzki. Ty, ma rondel, ale numer. I to za pierwszym razem. Elegancko, dobra. Nie ma potrzeby, mieszkamy z mężem sami, więc ten rondel i tak tylko zbierał kurz. Proszę przyjąć to jako prezent na nowe mieszkanie. Parapetowy jeszcze nie było, prezenty już dostaję. Dobra, a to w takim razie o męża jeszcze pytamy. Jak się miewa pani mąż? Wygląda na zmartwionego. Nie czuje się najlepiej. Na szczęście otrzyma przesyłkę z rolką taśmy fotograficznej. Klaus lubi robić z niej... O, mamy info. To poprawia mu nastrój. O pani Klausie się dowiedzieliśmy, że lubi robić zdjęcia. Oddajmy żonie rondel. Gada przez te... Przerywaj, kobieto. Rondel mam dla ciebie. Przygotowałem już wszystko na kompot. Poratowała nas pani Shimmer z pod jedynki. Nie żałuj cukru do kompotu. Ostatni raz smakował jak woda. Smakował jak woda, bo nie było w nim ani cukru, ani jabłek. Sama woda. Nie moja wina, że nie potrafili załatwić kartek na cukier. Dobra, już nie gadaj. Teraz już nam nic nie brakuje. Dobra, czyli co? Czyli jeszcze podręczniki dla Patryka. Tak? A z tego co widzę, to chyba wszyscy śpią. No ale to będziemy ich budzić najwyżej. Nie mam zamiaru czekać. I się kłócą. No, zagadajmy do Shimmera. No, oboje? Ale ja chcę z panem Shimmerem gadać, a nie z tobą. Nie mogę tu wejść. Nie chcę z tobą gadać. Mamy nową dyrektywę. Zabranie się śpiewania na placu przed Ministerstwem Porządku. Okej. Okay. Dzień dobry. Panek Marek Ranek. Czego pan potrzebuje pracownika archiwum? Pozwoli pan, że się
Ty myśmy się mu nie przedstawiali przypadkiem? Zmuszonym do życia od razu. Ja, już zgorzkniały typo. Dobra, mamy w końcu jakieś opcje dialogowe. Zapytajmy o najnowsze wieści. Ministerstwo Alokacji pracuje nad planem na nowy rok. Podobno zmniejszy się liczba miejsc na uczelniach. Najpopularniejszym zawodem ma być górnictwo. To co Patryk studiuje? No, też się uczy na górnika. Tak, dostał przydział do szkoły górniczej, ale udało mi się zapewnić mu miejsce na uniwersytecie. No to fajnie. Będzie inżynierem, poszczęściło, no. Jest się czym chwalić na mieście. Synem, takim zdolnym. Pytajmy o książki. Jest pan wykształconą osobą. Nie wie pan może, gdzie mógłbym dostać podręczniki do ekonomii? Mój syn otrzymał na uczelni listę lektur, ale tych książek nie da się kupić w żadnym sklepie. Można je dostać w bibliotece, ale kolejka do wypożyczenia jest bardzo długa. A co się panu nie podoba w bibliotece? Cicho tam i przy... Dobra, wiecie co, z tym gościem nie ubijemy interesu. Nie ma pan na co wydawać pieniędzy, tylko na książki? Dobra, no z tym gościem nie ubijemy interesu. Możemy zapytać o jego żonę. Rosa pracuje na stołówce. Odkąd pamiętam, zawsze siedziała w kuchni. Tak kocha pieczenie bułek i ciast, że robi to zawodowo. Dostaliśmy info na temat pani Rosy. Żeby jeszcze nie zalatywało od niej kapustą. Wydaje mi się, że ostatni raz gadaliśmy na ten temat. Czy tylko ja mam? Chciałbym zapytać o Klausa. Chyba mam dziurę w mózgu. Dlaczego pan pyta? No nie, no nie mówmy. Wiem tyle samo co pan. Nie mówmy mu dlaczego go pytamy. Z tym tego się jest naprawdę nieuprzejmy. Poza tym ciekawość to straszny grzech. Miałem kiedyś kolegę z pracy, który zawsze wtykał w nos mnie swoje sprawy i dokumenty. No co się z nim stało? Wylądował w więzieniu. No to fajnie. Dowiedział się wam... Dobra, do widzenia. Wiesz co? No już wszystko pytaliśmy. Dobra, idź sobie pan w ciul. Idź se w ciul. Czy jest jeszcze z Rosą ranek? Musimy pogadać, tak? Pani Rosa pewnie śpi. No pewnie, że tak. Przyspieszmy se czas. Czy jak zapukam tutaj... No pani Schimmer wstaje. Ja nie chcę pani Schimmer. Co mamy w sklepie? Właśnie takich potrzebuje Patryk. Kurde. No nie chciałbym tyle siana wywalać w to. No Patryku, kocham cię, bo jesteś moim synem, ale wiesz co? Ale chyba nie chcę tyle siana wywalać na twojej książki, skoro pan Bosman ma jeszcze jakąś do nas sprawę. Przyspieszmy to. No bo nasza postać nie śpi, tak? Teraz wszyscy stają. Pan Bosman wstał i ma do nas interes. Atrakcyjna oferta? Mam propozycję. Ciężkie czasy mamy. Wszyscy starają się jakoś przeżyć. Mam towar, konserwy rybne. Pan tu wszystkich zna. Znajdzie mi pan kupca na te puszki, to dobrze panu zapłacę. A zapytajmy o to, o co to za konserwy? Dobre czy zwykłe błoto? Najlepsza jakość, importowane z zagranicy. Będą się sprzedawały jak świeże bułeczki. Niestety nie mogę sprzedawać ich na rynku, muszę pozbyć się ich po cichu. Znalazłem je w ładowni, walały się bez właściciela. Na warce obowiązuje zasada, że jak coś nie jest przybite gwoździem do pokładu, to jest niczyje. To zabrałem tyle, ile udało mi się unieść. No dobra, no zgodzimy się. Spróbujmy sprzedać. No, zgódźmy się. To jest skrzynia z 50 puszkami. Jedna puszka kosztuje 60 dolców. Na rynku można sprzedać taką za stówkę. To oznacza, że koszt skrzynki to 3000. Płaci mi pan 3000 i sprzedaje całość. Wszystko, co zarobi pan ponadto, idzie do pańskiej kieszeni. Świetny interes? No, czy świetny, to się dowiemy. Ty, to ja mogę mu sprzedać tu? Mogę. Nie potrzebuje pan może importowanych konserw? 50 puszek za 4000.
Dlaczego one takie poobijane? Wezmę je, taki towar szybko schodzi. Niech pan wróci jutro, to się rozliczymy. No dobra. I pani Rosa mi została. No jeszcze te kurde książki muszę dobyć. Tylko skąd? Państwo Shimmer. Dalej są w środku. A bym chciał z Klausem pogadać, bo skoro mamy profil na jego temat zdobyć, to o kim się nie dowiem najwięcej, jak nie od niego samego. Że masło maślane. No ale wiecie, o co chodzi. Jest pan Shimmer. On nawet myśli o mnie. Zapytaj o książki dla Patryka. Jest pan wykształconą osobą. Nie wie pan może, gdzie mógłbym dostać podręczniki do ekonomii? Mój syn otrzymał na uczelni listę lektur, ale książek tych nie da się kupić w żadnym sklepie. Można je dostać w bibliotece, ale kolejka do wypożyczenia jest bardzo długa. Och, problem z biblioteką nie jest mi bardzo dobrze znany. No i w końcu ktoś, kto zaczyna gadać w naszym języku. Kolejka do wypożyczenia to jedno. Trzeba jeszcze zaskarbić sobie przychylność pracowników biblioteki. Bez tego odsyłają człowieka z kwitkiem. Mogę panu pomóc. Mam książki jeszcze z czasu, gdy pracowałem w biurze księgowym. Super! Super, czyli co, dasz mi? Wszyscy powinni mieć wykształcenie. Żałuję, że ten pogląd ma tak niewiele zwolenników. Super, dostaliśmy książki, czyli siano mamy w kieszeni. Dzięki, a przy okazji mój portfel. No właśnie, mój portfel, tam 2,250 to kosztowało. Całe siano, jakie mamy. Zapytaj o podejrzenie. Zbierają się nade mną ciemne chmury. Wkrótce pewnie oskarżą mnie, że tytoń, który sprzedaję, jest antyrządowy. Jest pan coś zamieszany? To przez ten dom. Nie chciałem się zgodzić na oddanie go państwu i teraz próbują mnie oskarżyć o najgorsze. No właśnie. Miłego dnia. Dobra, mamy książki dla Patryka. Oddajmy książki Patryku. Patryk pojechał do szkoły bez książek. NPS głosisz czy coś? Mamy panią Rosę, to chyba akurat z nią mamy pogadać, nie? Tak. Zapytajmy o Klausa. Chciałbym zapytać o Klausa. Nie narzuca się pani? To człowiek godny szacunku. Pomógł mi kupić butelkę wspaniałego sherry. Jest znawcą win, nie to co mój starusze. Widzę, że miłość państwa ranek kwitnie. Jadą do pracy. Pani Rosa, nie wiem, chyba po emeryturę jedzie. Dobra. Co my mamy zrobić? Sporządzić profil Klausa Shimmera, a my o nim wiemy tylko trzy rzeczy. No ale dobra, no może styknie. Może styknie, zobaczymy. Dobra, czyli co? Profil, tak? Obywatel Klaus Shimmer, zamieszkający lokal numer 1. Współlokatorzy Maria Shimmer. Mężczyzna. Zawód sprzedawca tytoniu, z tego co pamiętam. Tak. Przyciągnij tu zebrane materiały, czy co to? Tak. I dostanę hajs za to? 450? Profil przyjęto. No dobra. I co? I zniknęły mi... Tak. Znaczy jest jakby zużyte. Chyba. Profil przyjęto. Odejdź od biurka. Zadzwoń do ministerstwa i zgłoś wykonanie zadania. Jest i Patryk. Nie chce z nami gadać. Dobra, to sobie zadzwonimy do ministerstwa. Nadszedł czas na zdecydowanie działanie, towarzyszu. Musicie eksmi... Dlaczego? A zapytajmy o żonę. O co się stanie z jego żoną? Jego żona nas nie interesuje. Załatwcie sprawę tak, jak uznacie za stosowne. A jak? W jaki sposób? Możecie porozmawiać z Shimmerem. Wystarczy nam, że zgodzi się na wyprowadzkę. Wolelibyśmy jednak, abyście napisali na niego raport związany ze złamaniem którejś z dyrektyw. To wasz obowiązek, towarzyszu. Aha, czyli nasze kochane państwo nie chce Klausa Shimmera, nie wiem, w tym mieszkaniu. Obawiam się, że to będzie całkowita eksmisja z kraju. Więc, podpierdolcie go na cokolwiek.
dobra. No ale dostaliśmy książki od... No i właśnie, dostaliśmy od niego książki dla Patryka. Wydaje się to bardzo w porządku człowiek. No i jeśli ta historia z tym, że nie chciał domu oddać państwu i teraz na niego szykują zęby, no to to może być naprawdę nieciekawe. No ale dobra, najpierw dajmy książki. Mam tu wszystkie książki z listy. Super, zabieram się za naukę. O takim bogactwie nawet nie śni... O, patrzcie, cieszy się chłopak. W ogóle nie będę musiał chodzić do tej szczurzej nory. Mam nadzieję, że mówisz o bibliotece. No, no, dokładnie. Dobra, dostaliśmy 50 punktów autorytetu. Tutaj czekamy na sklepikarza, który ma mi te konserwy. No i kurde, i co? No, dobra, wejdźmy do mieszkania Shimmera. Pod warunkiem, że nie przyjechał teraz, bo jeśli przyjechał, to jest totalna lipa. Pani Ranek, to pani Ranek jest spod trójki. Puste butelki, okulary, książka, zagraniczny list, ale to jest na panią Marię Shimmer. Nie na pana Klausa. Przyjechali? Grzebień, model statku, niektóre elementy nie zostały jeszcze pomalowane. Pan Klaus, no i kuźwa wrócili. Nie wrócili, ja muszę stąd wyjść. I on ma jeszcze do nas sprawę. Chce pogadać? Zapytaj czego Niech pan będzie ze mną szczery. Czy otrzymał pan polecenie, żeby mnie szpiegować? No, powiedzmy mu. To jest, wydaje mi się ten porządny człowiek. Powiedzmy mu po prostu. Musi pan być ostrożny, towarzyszu. Będę szczery. Otrzymałem polecenie pozbycia się pana z tego budynku. Co eksmitować mnie z mojego własnego domu? To się w głowie nie mieści. Już dawno bym się stąd wyprowadził, gdybym tylko mógł. Cóż, nie powinienem zawracać panu głowy moimi problemami. Dziękuję za ostrzeżenie. Co pan teraz zamierza? No nie zostawimy go z tym. Pomóżmy chłopakowi. Znaczy chłopakowi, chłop ma po 60 chyba jest. Nie pamiętam. Pomóżmy. No, dlaczego nie upuści pan miasta? To bardzo podejrzane. Dlaczego miałby mi pan pomagać? No nalegaj. Chcemy pomóc, dokładnie. Prześladują mnie. Trudno mi uwierzyć, że kogoś interesują moje problemy. Nie, to przepraszam. Skierowali mnie do pracy w sklepie z tytoniem. To taka mała drewniana budka w pobliżu rynku rybnego. Odebrali mi pozwolenie na wyjazd. Bez niego jestem tu uwiązany jak pies na łańcuchu. Sam pan rozumie. A czemu nie zrobisz sobie nowego? Nie uwierzy pan. Ministerstwo odpisało, że moje dokumenty zostały przesłane do archiwów w celu uzupełnienia danych. Napisali, że mogę stamtąd odebrać. Gdy udałem się do archiwów, powiedziano mi, że nie mają moich dokumentów. Spędziłem tydzień w kolejce, żeby zobaczyć się z inspektorem w sprawie ich odnalezienia. 2 miesiące później dowiedziałem się, że złożyłem wniosek na nieodpowiednim formularzu i że obecnie nie mają formularza. To jest cyrk na kółkach, ludzie, naprawdę. No, nie dziwię się, że się denerwuję. Czyli pańskie dokumenty zaginęły w archiwach. Tak, moje dokumenty są w archiwach. Ty, ale gościem od archiwów jest ten właśnie ten koleś z laską, Marek Ranek. Sam już nie wiem, czy to żart, czy prawda. Ministerstwo alokacji umywa ręce, a z archiwami nie da się niczego zrobić. Dobra. Spróbuję panu pomóc w sprawie pozwolenia na wyjazd. Dobra. Z domu... Pan Marek Ranek, dzień dobry. Nie ty. Ale dobra, pogadajmy. Tak się cieszymy, że postanowił pan nam pomóc. Aha, to jest tyle. Okej. Okay. Pan Marek Ranek? Porozmawiam o pomocy. Czemu pan pyta? Przecież dobrze pan wie, że tak jest. Potrzebuje pomocy. Pewien dobry człowiek nie może odzyskać dokumentów z archiwum. O kim pan mówi? Dokumenty dobrych ludzi nie trafiają do archiwum. Niech mi pan nie nawija makaronu na uszy. No i teraz tak, jeśli chcemy to wyciągnąć, to od tego gościa, to chyba musimy grać w otwarte karty. A z drugiej strony pytanie, czy on nas nie podpieprzy do państwa, w sensie do rządu i do policji, gdziekolwiek tak naprawdę. Dobra, zaryzykujemy.
Odjął Shimeras pod jedynki, wpadł w tarapaty, odebrali mu pozwolenie na wyjazd i utknął tutaj. Nie lubię go. Kurwa. Pracuje w sklepie z tytoniem, nigdy nie poczęstował... No tak, oczywiście, bo jak gość pracuje w sklepie z tytoniem, to będzie rozdawał za darmo. Proszę mu pomóc, niech pan przyniesie jego pozwolenie. Bez niego nie mogą się stąd wyprowadzić. Dobrze, ale musi mi pan dać butelkę whisky. Bez tego nie uda mi się dostać do skonfiskowanych dokumentów. No dobra, okej. Okay. Mamy poszlakę. Zapytajmy o Shimera, czy on ma butelkę whisky. Bo jeśli ma, to byłoby cudownie. Po prostu przynieś z punktu A do punktu B. Dobra. Aha. To pogadali. On nie ma łychy. Nie ma łychy. Pani Rosa będzie mieć? Nie. No Patryka zapytam, aczkolwiek... Bosman może mieć. Ty, albo żona. O co chodzi? Też nie. U nas w suterenie wątpię, żeby to było. Patryka, jak zapytam, jeśli jakimś cudem będzie miał, to jest to dziwne, no ale nie. Ale wiecie co, to wejdziemy na chatę Shimerowi. Nie wiem, gdzie jest pani Maria Shimer. Maria. Nie wiem, gdzie jest pani Maria Shimer, aczkolwiek... Zobaczymy. Mamy nową rządową dyrektywę. Ale to nie jest czas na to. O kurde. Ty, nie połapała się. Mogę tu wejść teraz? Nie. Przyszedł pan sklepikarz z naszymi rybnymi... rzeczami. Za te puchy przyniesie pieniążki. Zobaczmy w takim razie. No stój. Handel. Odbierz pieniądze za... Przyszedłem po pieniądze. 4000, tak jak się umawialiśmy. Te pańskie konserwy kiepsko się sprzedają. Nie ma na nich chętnych. W ogóle na nich nie zarobiłem. Tu ma pan kopertę. W środku jest prawie połowa umówionej sumy. Niech się pan cieszy, że jest chociaż tyle. A, czyli co? Dwójkę, tak? A co pan dzisiaj sprzedaje? No nie masz whisky. Książki, aspiryna. Fuck, kupiłem coś. Dobra, no okej. Okay. Nie było to zamierzone. I straciłem 200 dolców ponad. No ale dobra. Chodźmy do Bosmana. Bosman czegoś od... A, no tak, on chce swojego hajsu za puchy. Skąd ja tą butelkę whisky wezmę? No Bosman może mieć. Jak nie będzie miał, to gdzieś na mieszkaniu będzie miał. Gościu, chodź szybciej, proszę. Gdzie są moje pieniądze za konserwy? Chcesz mi zrobić w konia? Przyniosłem kopertę z pieniędzmi. To jest tylko 1,5, umawialiśmy się na 2 razy więcej. Jakżeś mnie słuchał, a może nie potrafisz... Ty, kolego! Handlarz mnie wyrolował. Co jeszcze? Ja ci tam skrzynkę pełną konserw, a ty mi dasz pieniądze. Poślij go do diabła, zapłać z własnych pieniędzy. Zaproponuj interes. Minus 150, wiecie co? Zamień sprawę pod dywan po prostu chyba. Punktów autorytetu mamy, wydaje mi się, dużo. Jak śmiesz odzywać się w ten sposób do państwowego urzędnika, marynarzu? Zapłacisz za to. No to dobra, no zapłacimy. No pana niedodupnego to ja się nie boję. Akurat. Chłop mi na razie niczym ani nie zawinił. Najwyżej go podpieprzymy. Żona znowu czegoś chce. Ale to wiecie co, to żona musi poczekać. Nie pukaj. Otwórz. Ty, on tu spał? Uźwa. Co pan robi? Przeproś. Niech się pan wynosi. No dobra, no niechcący to było. Mordo, wybacz. Tylko no nie bardzo mam komu przeszukiwać mieszkania teraz.
Pani Shimmer jest w domu. Żona czegoś chce. Handlarza już nie ma. O co chodzi? Czekoladowe cukierki? Dowiedziałem się, że pod naszym domem często pojawia się człowiek celniczy. No sklepikarz. Można u niego kupić różne rzeczy. Jakie rzeczy? Handluje starociami? Jeszcze ci mało rupieci? Czy ty nie możesz wysłuchać mnie do końca? Nigdy nie słuchasz, co do ciebie mówią. Typowa małżeńska kłótnia po 40 latach. Aniu, tylko nie zaczynaj. Nie chciałem cię obrazić. Jesteś mistrzem w psuciu ludziom nastroju. Czasem wydaje mi się, że... Dobra, dość. Co mówiłaś o handlarzu? Podobno można u niego dostać zupełnie nowe rzeczy przydatne w domu. Starsza kobieta z drugiego piętra pokazała mi perfumowane mydło, które kupiła u niego w zeszłym miesiącu. I w tej chwili już go nie sprzedaje, ale ma wiele innych przydatnych towarów. No nie będziemy się o to pytać, bo to wiemy, kto to jest. Czy potrzebujesz mydła? Przecież mamy cały karton. To szarego. Karol, jesteś nie do zniesienia. Czasem mam ochotę się przez ciebie powiesić. Wiesz, jak to mówią, śmiało. Po 40 latach małżeństwa śmiało. Porozmawiaj z nim. Przy okazji kup Marcie jakieś słodycze. Wiele od miesięcy nie widziało na oczy cukierka. Cukierki to żaden problem. Chcesz cukierki? Będą cukierki. Po co te nerwy? Kobieto, wyluzuj trochę. Muszę kupić u handlarza słodycze. No, aha, czyli nie chcę mydła. Ty, chłop się wyniósł. Chłop się wyniósł. Skończył mieszkać tu. No, bez kitu. To szybko. Szybko, no to wiecie co, ja się go nie boję. Pogroził i sobie pojechał. Dobra, ale wiecie co? Myślę, że na tym etapie skończymy naszą przygodę. Chciałbym zaprosić was do następnych odcinków, które pojawią się wkrótce. Cześć.